masz? Nie. Musimy. A co pan mówił, co ty masz takie bardziej mieszkanie? Miałem. Teraz na razie nie mam. Miałem tą melisę taką w liściach, miałem. Ale teraz na razie wiesz, ponieważ nie było. To kwestia, że mają taką filmową chyba. A, to tak, to była super. A co teraz nie ma? Będzie, no będzie, teraz muszę kupić, wiesz. Potrzebuję tych pieniędzy. No, muszę jakoś tam się, wiesz, no, nie chcę tym... Wiesz co, nie, bo wtedy tym dużo ludzi przychodziło i tak dalej, a teraz to wiesz, to już musiało być więcej ludzi po prostu. Tak, to muszę kupić cały taki wór. Zajarał pan? Już lepiej, nie? Po papierosie. Totalnie nieprawdą. Ale jesteś miły. Prawda, no co nieprawda. Dobra, mogę spróbować tego Elisa jeszcze raz. Specjalnie dla ciebie, donut! Chciałabym. To napisał Destiny Child, a śpiewa znowu Alice Cooper, 70-letni pan. Strasznie fajne kawałki, powiem ci, bo to są melodyjne, wiesz, riffy, proste niby w konstrukcji, ale... No tak. Siada dobrze. Zapodaj coś. A, bardzo cię proszę. Chyba, że chcesz na ten, elektrycznej, bo ci się spodobało. Thank you.
nie jest muzykant taki dobry, co powiedzieć. No, grasz lepiej ode mnie, graj. Podoba mi się. Tylko muszę złapać, w jakiej tonacji robisz co, żeby dać pici. Zagrałeś, no by takie swoje. Nie mam swoich. Znaczy, mam jeden riff na przykład, z którym nie wiem totalnie co dalej. Cały bridge i solo i bla bla, nie? No. Kawałeczek. Jeszcze z tego nie ma muzyki w ogóle. Może kiedyś będzie. Masz pomysł na coś na to dodać? No, dawaj. Masz pomysł na to coś dodać? To jeszcze raz. Potrzebuję takiego poszwyczenia, takiego, no, potrzebuję kilka dni. To tak, ja nie taki muzykant, żeby tak zjadzie, tak tybi trybu. Ja też nie cholery, co ty? To weź gitary i spróbuj pod to coś. Chodź, masz taki koncert, jeden taki zritel, nie mówię po angielsku i nie grałem na gitarze, no. Zajebisty układ. Nie rozumiem i nie gra. Muszę być taki jeden raz. Wiadomo, ty, ale powiem ci kawał. Z życia wzięte autentycznie. Czasy komuny. Na ten, są PGR-y, nie? Wyjeżdżają za granicę, sprawdzają paszporty. No i pytają się dyrektora artystycznego, no bo on miał wszystkie. Ta grupa się pyta na granicy. Jak twoja familia? A że dyrektor był troszeczkę taki głupi albo coś? Хорошо. Nie. Jak was zawód? A dyrektor artystyczny. Prawdziwy fakt. O, tak. Lata 70. Słuchaj. No. Także. Nie, jak was zawód? Dyrektor artystyczny. No. Języki kształcą, no.
co? Co to? Trzy wafelki. Na wstępie wyglądał jak flaszka na pokolana. Nie wiem. Od Anny wszystkim wszym, wszym przywiet. Ale dziękuję. Jakoś nie jestem głodna. Sufitu nie wywaliła. To był strasznie dobry numer, nie sądzisz? No. Na samym początku, tak? Bardzo dobry. Zobaczę streamik jeszcze raz, wyciągnę wnioski na następny program. Wiesz co? Następny program? Jak chcesz, to mogę przygotować jakiegoś hosta, żeby zrobić to w Q&A. Q&A możemy zrobić, ale wiesz co, myślałem, żeby faktycznie o kim ty mówiłeś? O jednym muzyku jakimś takim. Kto to był? Chyba gitarzysta, nie wiem, bo jakby moja bajka. Chyba mówiłeś o gitarzyście, który mógłby, że tak powiem, zrobić element muzyczny, to ja bym wtedy mogła się bardziej ruszyć na przykład, no, tak ruchowo, nie? Żeby taki secik malutki zrobić. I wtedy gadka znowu, historyki, no, no, coś, nie? Dobra. Na przykład. Żeby nie było nudno, bo to też ja mogę gadać, ale to ja nie wiem, czy ludzie chcą słuchać. I będzie po polsku next week. Jak coś. Po polsku ja coś mówię po polsku. Zawsze coś, nie? Nie po angielsku, nie. A jak jeszcze? Poczekaj, rosyjski czy ukraiński? Ukraiński, italiański. Aha. Bella Italia. Nie dzisiaj. Sono parlo italiano come italiano vero. A ty? Ja mówię po hiszpańsku. Po włosku nie. Po włosku ni cholery słowa mi się mieszają i w ogóle nie jestem w stanie, no? Ciekawe. Te wszystkie... Quille, piu i coś tam. W ogóle nie jestem w stanie tego ogarnąć, naprawdę. Język mi tak nie chce działać. Przyszedł pierwsza gitara we Wrocławiu, elektryczna. Tu to masz, ja już się umarł. Masz boga gitary. Kłamie. Nie, no proszę cię. Cześć. Nie, słuchaj, weź pomóż się, bo się tu naprawdę pokaż. Cześć. Ale, no co tym razem z nim musisz go namówić. No. Ja nie lubię ludzi namawiać, a nie jak tak ona jest, zwłaszcza jak przyszli dopiero. Słuchaj, naprawdę. Wiesz, no. Wania dzisiaj odpaliła taki program.
Autorski zresztą. Autorski. No. I brakuje nam gitarzysty na elektryku. Jakbyś mógł z nią razem, to byłoby super, słuchaj, kurczę. A co za gitara jest? No logo. No logo. No logo, podruba Ibaneza, Strat. No widzę, że... Znaczy super Strat tak zwany. Strat jest taki super bardzo... Super to on nie jest, ale okazuje się, że jak na kawałek sklejki, to nawet głośno gra sam z siebie. A mogę? Chcesz zobaczyć? Spokojnie. No, poznajcie się, Piotr. W ogóle Ania. Słucham. Piotr. Cześć. Co tam? Jak przyszła pierwsza gitara, no to Walery, cała przyjemność. Mój kolega z Winnicy, Piotrek tutaj. Anna. Co pani jest? A co ty masz za program autorski? Wiesz co? Zrobiłam taki program, niby wywiad live, 33 minuty ze mną, czyli stage talk. Sama jestem, wiesz, bardziej od strony teatru, muzy, rock'n'rolla, robię taki fusion sobie autorski. I wiesz, otworzyliśmy taki nowy wieczorek, trochę gadania, trochę grania, trochę coś tam. Zobaczymy, jak się rozwinie. Bardziej zapowiedź do tego, co robię, tak na scenie, full out, niż wiesz. To ty jesteś bardzo... I teraz widzisz? Ja się nie udzielam, nie uczęszczam i brakuje mi słów. W sensie? Bardzo prospołeczna istota. O, nie.